Wracamy do przystanku przy ulicy Marynarskiej. Przypomnijmy, że miejsce to jak na razie w niczym nie przypomina zatoczki autobusowej. To znak informacyjny o przystanku autobusu, wbity po prostu w trawnik. Zatoczka jest potrzebna dla pasażerów korzystających z linii autobusowej numer 23. Spytaliśmy w Zarządzie Dróg Miejskich, dlaczego prace jeszcze nie ruszyły. Na razie wykonawca kończy nam jeszcze remonty chodników w obrębie Kazimierza Wielkiego i mamy kilka chodników na osiedlu Piekary. Jak tylko wykonawca tamte chodniki zrobi, to przychodzi na ulicę Marynarską, żeby zrobić utwardzenie przystanku, który wyznaczyliśmy w czerwcu chyba, lub też na początku maja, nie pamiętam tej chwili dokładnie, wyznaczyliśmy nowy przystanek dla linii 23. No i teraz musimy go utwardzić. Prace powinny ruszyć jeszcze w tym miesiącu. Przypomnijmy, że miejsce to nie nadaje się do użytku dla osób z wózkami dziecięcymi, na wózkach inwalidzkich, czy też takich, które mają problemy z chodzeniem. Dlaczego w ogóle doszło do takiej sytuacji? Myśmy już mieli opracowaną dokumentację, myśmy już ogłosili przetarg, kiedy MPK powiedziało, że tamtędy poprowadzą nową linię i chcieliby mieć ten przystanek. Miejsce przystanku jako takiego udało się załatwić i znak stoi, natomiast nie udało nam się utwardzić terenu, ale będzie to, lada chwila będzie zrobione, w tym miesiącu na pewno. Kiedy prace ruszą, będzie do wykonania kilka rzeczy. Musimy tam zebrać humus, musimy się dostać do przewodów telekomunikacyjnych, które tamtędy biegną i je zabezpieczyć. No i potem utwardzić ten teren, a to jest około 4 metrów szerokości, no i przerobić trochę chodnik, istniejący chodnik, żeby nadać odpowiednie spadki, żeby woda nam po prostu na tym nie stała. To jest plac około 50 metrów kwadratowych utwardzenia, więc nie jest to małe, nie jest to wielkie zadanie, no ale kilka dni musi potrwać. Koszt inwestycji na razie nie jest możliwy do dokładnego określenia, ale będzie się mieścił mniej więcej w przedziale 10 do 15 tysięcy złotych.